wieziemy gęsiego. Tam powinien jeszcze być, no, jeśli już nastraszył się, wyjdzie i zmienił. No. To przecież jest błąd ortograficzny. Powinno być Oszczyca Proboszczowska. Pójdę do wójta i go pierdolę za ten pospolity błąd. Ja mówię, jeśli gamuń, to powinien iść do szkoły z powrotem podstawowej. Byłem u wójta. Dobra, my to zmienimy, my jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Ale to byk jest jak skurczyłek, no. Pierwszy kolarze mecie. Muszę zmienić czapkę, bo żeby ludzie mnie nie poznali. A tylko po facjacie ciężko poznać, no. Aha. Za dużo wypiłem wody rozmownej i wikłem po schodach. A wiecie Państwo, co to jest woda rozmowna? To jest drink bogów, o, tak zwane Buda. Jesteśmy już na miejscu. Nasz dobry kawałek miejsca, który kawałek czasu tutaj spędzili. Również z Państwem, bo Państwo przed szklanym rozmówcą. No i, a ja obecnie tu jestem. Siema, Wiesław, jestem Szybka. Teraz będziemy oglądać moje stare zdjęcia, które jak byłem klejniakiem, no małym dzieckiem, no. No tutaj jest na zdjęciu moja babka, mój ojciec, no i ja. To nie podejrzewam, że nawet roczek tam z 8 miesięcy miałem. To było w 56. A tutaj to jest Świeradów. Tu gdzieśmy mieli ogrodnictwo. No ale ja byłem małym klejniakiem. Za szpadel żebym się chował. No co ja mogłem pracować, no. Szpadel mnie przewracał jak szmatą. Już nie przypominam sobie tej zagrody. Na kocyku, no, no. Prawie 60 lat temu to jednak strasznie duży okres czasu. To już ja jako troszkę starszy. Podejrzewam, że to jest moja matura, bo za bardzo nie widzę. Nie wiem, jakiś facio jest, ale nie mogę sobie przypomnieć, co to za jeden, co, jak. A tu na pewno moja matula w górach. No i tu zaraz w lewo. Zdrój tam jest. A to jesteśmy tutaj na szczycie, no. Kurde, czy to matula? A może mój ojciec jakąś kochanicą. Bo lubił mój ojciec też kobiety, tak jak ja, no. Tu ja jestem z matulą. Jakiegoś tam dzika. Każdemu ten Mikołaj tam dawał te paczki. No ja byłem ze 4 lata, więc nie, no. Tu mój ojciec ze mną. Wtedy jeszcze musiał być szczupły, kurczę, bo wiem, że mój ojciec 105 kilo ważył przed śmiercią, jak zginął w wypadku. Wtedy miałem 7 lat. W szybkim wieku zostałem sierotą. Półsierotą, przepraszam, bardzo przepraszam. A tutaj to HGW, no. A to jest najlepsze. No. Tutaj miałem 16 lat. No jeszcze bujne włosy, jakby nie było. Siemasz, Biesiek. Baki, bakobrody, jak to się mówi. Nie, miałem taki golf niemiecki. Niebieski. Chciałbym być taki młody, a rozumieć ten, co teraz mam. No, no troszkęśmy wspominali tą dawną przeszłość dziecka klejniaka. Aha, opowiem jeszcze taką historyjkę a propos de facto, która każdego was pośmieszy. Pracowałem w jednym miejscu. U mnie w grupie był strasznie niedobry konfident, gumowe ucho. No. Kto był wypity, czy tam coś nie tak robił, to z miejsca do kierownika siwego wszystko gęgał, wszystko meldował, że ten pijany, tamten pijany, a to mu się tak udawało prawie przez 2 lata. No jak na tym skurwysynu się zemścić? Wiesz, jak pomyśl coś. Ja no, dobra, jeszcze coś będę kumał, kurz zapiał, bo przecież nie jestem takim fenomenem, żeby od razu tak coś wymyślić. Ale sami wpadł, jak to mówił, w pazury z niemieckiego pochodzenia. Po polsku tak nie za bardzo mówił, nie? Kurwa, wiesz jak, co? Wczoraj była wypłata i wyskoczył po wina. Ja mówię, dobra, czemu nie?
masz tu głowa pieniądze, jest kup dwa wina i we dwóch sobie wypijemy. Ja mówię, no chuj ci w dupę, dobra, mogę skoczyć tam. A ja zamiast dwóch win, to ja kupiłem sześć win. Przynoszę to wszystko za pazuchą, trochę tu pod pachą. Mówi, kurwa, coś ci nabrał. Ja mówię, no co, przecież wysłałeś mnie. A on, ja ci kazałem dwa, nie sześć. Tak gęga, że tam, ja cię nie mogę zrozumieć tam. Ja mówię, czysty Polak by ci nie zrozumiał, a ty Niemiec jesteś, to... Siadaj tutaj na bloczkach, pijemy. O, niech się dzieje, wola boska. Zamiast zapalimy papieroska, to wypijemy po jednym. No i pijemy, pijemy. I wreszcie babuch zrobił, no przewrócił się. Leży, nie? No i co, Wiesiek? Jaką mu tu krzywdę zrobić, żeby skurwysyn przestał już w życiu już kapować, nie? Już mam myśl. Podchodzę tam za sztaple, rozpiłem mu spodek, a on miał spodnie i kalesony, rozpiłem mu i go przewróciłem na brzuch. Nasrałem mu na te kalesony, z powrotem wziąłem, zapiąłem i cyk, te spodnie, że mu zapiął. Później chodził po hali i mówi, kurwa, jak to możliwe? Nasrałem między spodnie a kalesony. Mówi sobie, jakbym nasrał, to nasrałbym majty, a nie między spodnie a kalesony. Mówi, jakieś soda. Wiesz, Werner, tyś specjalnie musiał tak jakoś nasrać, nie? Mówi, ja nie jestem cudotwórcą. Ja mówię, ja wiem, że nie jesteś cudotwórcą, ale no... Ale w jakiś sposób można nasrać, bo jak masz nasralne, no to ja nie wiem, jak to nasrałeś, nie? Śmiech był na hali, tam jeszcze popracowałem chyba z pół roku. Co on gdzie chodził, to zawsze się z niego pośmiechywali. On mówi, kurwa, ja się dowiem, kto to mi kurwa zrobił? Mówi, to ja niemożliwe, że to tak nasrał. Ja wiem, jak żyć to... Ja mówię, to chyba cudotwórcą jesteś, nie mam pojęcia. No. Później, jakbym się już zwalniał, nie, stamtąd. Jest co, kolego, będziesz więcej kapował czy nie? A on mówi, o co chodzi? Bo jak nie ja, to kto inny się zemści? Jak się zemści? Kurwa, ja już zacząłem się tak pogrzeźniać. Ja mówię, to ja ci nasrałem między spodnie kalesony, widzisz? Kurwa, jak ty koledze mogłeś... A ty jak kolegów mogłeś podpierdalać? Czy ktoś pił albo coś, albo spóźnił się tam godzinę czy dwie, czy coś? To z miejsca żeś leciał do kierownika, skurwysynu tasiemcu i żeś wszystkich kapował. Jak ty z tym możesz żyć do końca życia? Ty zdechniesz i sumienie będzie cię zręczyło. Tak mu w oczy powiedziałem. Ja tam nie pamiętam, czy tu pracowałem, czy tu, czy tam, czy siam. Za komuny to było w ten sposób, proszę państwa. Był pieniądz, a nie było towaru. Kiełbasy się nie mogli dostać, szynki nie można było dostać i tym podobniej. Jedynie był salceson, co nie dał się do Związku Radzieckiego wywieźć. Co z tego, że się zarabiało? Miałeś kupę pieniędzy w kieszeni, jedynie tam wódka, ale wódka też kur zapiął, to była na kartki. Ludzie handlowali, cudowali, no. Mi się zdaje, że teraz jest lepiej, ale no, była jeszcze taka sprawa. Solidarność sobie jeszcze nastała, no i mnie to interesowało, mnie to bawiło, ta Solidarność. Zacząłem należeć do tej Solidarności. Bo taki był dyrektor, strasznie mściwy. Jakoś coś, że zrobiliśmy zebranie Solidarności. Chodu! Na tas cośmy go wwieźli. Ale przyszedł jakiś jego kolega. Kazali nam malować drukarnię. No idą zobaczyć nasze postępy. A nasze postępy były, wiecie państwo jakie? Cztery flaszki wódki, zakąska i my pijani. Kazali nam się wynosić, zabierać tą wódę, tą zakąskę. Nasze postępy były takie, że nie mogliśmy trafić do drzwi. Na drugi dzień każdy przychodzi, tak z ścianą, każdego spali jak skurczybyk, nie? No, chłopaki mówią, przydałoby się co wypić. Ja my, jak dzisiaj się podpadniemy, to dostaniemy takiego kopa, że na ulicy się znajdziemy. Ale mnie samego spali jak pierun. No. Nie, mówię, dobra, na jedną wódkę po prostu przystanę. A on znowu, zamiast jednej, kupił cztery, a nas trzech było. A i na nowo, gazujemy, zapomnieliśmy zamknąć tę drukarnię. Przychodzą, a my już tacy, a. No i tak, ostrzegiwaliśmy was. 3 miesięczne dostajecie wypowiedzenie, ale za karę dzień indziej pójdziecie do pracy. Przyszliście zarazem, jeszcze lepszą pracę mam. Aha, co było w PBR-u? Dzień budowlańca.
I mianowicie nakupili tego żarcia, szynki, boczki, kiełbachy, budy, wszystkiego było brud, nie? Siedziałem to blisko tych dyrektorów, nie? Oni się popili, jeden spadł z ławki, a drugi mówi: chuje, już nie będziecie pili. Ja się patrzę, wyciągnął tego fajfusa i po tym żarciu zaczął oblewać. A ja co mogłem i tą wódkę, tak, hop, hop, hop i tak w trawę. To co oblał, to oblał, pies się drapał. Na drugi dzień jesteśmy w pracy. On mnie woła, ten dyrektor. No ja przychodzę, nie? Co myślę, jakiego ty kurwa zboczeńcu chcesz żywa, bezwstydna świnio. Cześć, cześć, no bardzo przepraszam. A teraz pamiętasz? A już wiesz co robić? Ja mówię, co, teraz mam wszystkim rozgłosić, co jak, nie? Wiesz, no, daj spokój, wiesz tego, nie? Wyciąga jakiś tam koniak z tego, stawia. I co, znowu będziesz strzał po tym biurkach? Zacząłem krzyczeć na niego, nie? Nie, już nie będę strzał, już. Ale nikomu nic nie mów, wszystko zaprzesz, no. Ja mówię, pół zakładu widziała, co jak mogę zaprzeczyć, nie? To wszyscy wiedzieli, cały zakład wiedział, no. Nie szło zatuszować, nie? Tyle z mojej opowieści. W następnym odcinku powalizujemy co innego. O, mam jeszcze temat na pół roku. Przydałoby się coś rzępnąć, gardło przepukać, bo zaschło od tego gadania. Do widzenia, siema, no. Ojej. Byliśmy, proszę Państwa, w Warszawie. Fajnie było, super było. Pozwiedzaliśmy, no oczywiście, popodziwiałem pewne rzeczy. Na warszawiaków byłem już siemrańca, nie? No, kilku cudaków poznałem z takim kucykami. To jedno z brodą i dziewczyna z językiem rozciętym. Myślałem, że będzie tragicznie, że będzie szarpaczka, nie? Bo ledwie coś wyszli z samochodu, już nas zaczepiali. Już chcieli zdjęcia robić, tym podobnie, no. Ja się sam zadziwiłem, zaprosili nas do takiego klubu. Tak gościnnie podeszli nas, że aż mnie samego zaskoczyło. Mówię, kurza, mówię, to coś to niemożliwe, no. Buda, żarcie, wszystko. Pokaz filmów, 15 ludzi chciało sobie ze mną zdjęcie zrobić i tam, no. To ten, jak nie z jednej strony, to z drugiej strony, to takie kobiety, no 24 lata tam, no, ładne, piękne, no. Proponuję każdemu, żeby każdy zwiedził Warszawę, zapamiętał te świetne miejsca, nie?